No tutaj wszystko jest zajęte. Jak ja w takim wypadku mam się stąd wydostać? Czołem ludziska! Mamy dzień 12. 12 dzień w Bandcamp. Moi drodzy, klątwa dnia... Klątwa 13 dni trwa. Ewidentnie, nie wiem, czy teraz rzeczywiście znajdę opcję, żeby stąd uciec. Patrzę, jest kolejny łom i chyba ten łom kupię, bo dwa łomy dają mi na pewno jakąś opcję do zrobienia w razie czego skakania po linach, a nie mogę ryzykować. Chociaż teraz, jak będę resetował dzień, to przy okazji ten łom zdobędę z powrotem, bo się będą zapisywać te rzeczy, ale i tak wezmę drugi łom, na wypadek, gdybym musiał rzeczywiście bawić się w latanie po sufitach. Wezmę też talk kosmetyczny, bo cholera wie, czy jeszcze jednego klucza nie będę musiał zdobyć. Jakaś masakra, powiem szczerze. Naprawdę masakra. Zamknięcie jadaczki, przeszukanie w celi, zobaczymy, kto będzie miał. Będzie miał żółw i żeżucha. Właśnie i tak ja będę resetował ten dzień za chwilę, prawdopodobnie. Zaraz wam powiem dlaczego. Dobra, schowamy tutaj to. Potrzebuję zapalniczki na pewno. Teraz wam pokażę ten drugi łom. A widzicie, tutaj jest łom. Tutaj co się stanie, jak tu zrzucę? Mogę to zrzucić, bardzo dobrze. Więc mam dwa łomy, mam linę w razie czego. Mam też przecinaki, gdy były potrzebne. Okej, sprawdzamy sobie przy okazji jeszcze tutaj... miętówki. Czy ja już zaliczyłem quest z miętówkami, czy niekoniecznie? Tak, został mi tylko kubek dla żołnierza, bo takie mam teraz questy. Ale miętówki zachowam, bo okazuje się, że miętówki są bardzo pożądane. Kubek! Chcieliby ode mnie kubek. No ale właśnie, śniadania. Śniadanie, bardzo spoko, okej, niech będzie, że jesteśmy na śniadaniu. Ale właśnie, ja chciałem zrobić jeden manewr na początek. A mianowicie ten manewr brzmi... weźmy plastikowy, pomarańczowy klucz i sprawdźmy chociaż na chwilę, wyjdźmy, wynurzmy chociaż głowę, bo mogę dwa razy ze snajperki dostać, zanim padnę. Wynurzmy na chwilę głowę i zobaczmy, co tam się dzieje. Mogę też na dobrą sprawę rozrąbać ścianę od środka i w ten sposób zdobędę przejście, tak? Będę mógł wchodzić bez klucza już tam do środka na górę. Czyli nie będę musiał tak naprawdę przeskakiwać przez kuchnię. Tylko po prostu wejdę sobie od tyłu, tam plakatem zatrzymam, prawda, to miejsce. To mogę też tak zrobić, zobaczymy. Na razie już idę. Jezus, jak oni się rzucają, weźcie się, wyluzujcie. Jestem. Już jestem na śniadaniu, więc proszę się nie pluć. Jak tylko teraz zacznie się czas na robienie roboty, którą cały czas wykonuję, proszę bardzo, ile tutaj teraz drewna jest. No oczywiście mam dalej kuchnię, tak, bo nie przejąłem tamtego stolarza. To jak tutaj zaraz zobaczymy na górze, o proszę, mamy robotę, no i teraz zobaczmy, co jest na górze. Tak dla testu na razie. Okej, jest jakieś przejście, ale to przejście jest tylko na tę stronę. Pytanie, czy dalej jest gdziekolwiek przejście? Kurde, może się okazać, że to tak naprawdę niewiele zmieni. No właśnie, teraz mógłbym zrezygnować cały dzień. Bo widzicie, poziom wściekłości, aha! To tak czy siak będę musiał zresetować, bo teraz mnie dopadną i zabiorą klucz. No to sami widzicie, że wejście tutaj jest... prowadzi tylko w lewą stronę. A nie prowadzi nigdzie w ważne miejsce dla mnie. Czyli w przejście, które jest tutaj. Dobra, no w każdym razie na pewno będę chciał zresetować grę jeszcze raz. Proszę bardzo, jesteśmy z powrotem na początku dnia. Czyli wiem, że jest przejście w lewo, ale może udałoby się zobaczyć tego więcej. Dobra, zobaczcie, tu nie ma w ogóle dojścia. To jest tylko i wyłącznie przejście na górę i nic więcej. To po kim mi w ogóle jest to wejście? Jest kompletnie zbędne, jak widzieliście. No, ewidentnie sami widzieliście razem ze mną, że wejście to jest kompletnie zbędne. Bardziej przydałoby się dostać tutaj, być może. Ale do tego musiałbym się przekopać na zewnątrz. A, widzicie, te mury są nieprzebijalne, ale te są przebijalne, nie? Bo są dwa typy murów. Ten też murem jest takim, to też jest mur, którego nie da się przebić z tej strony, nie? O, i ten też nie można go przebić. Tu natomiast tu jest jakieś przejście. Prawda? Tu jest jakieś wejście do jakiegoś terenu i tego w sumie nie badałem, tak? To jest to przejście, którego nie zobaczyłem poprzednio, jak szedłem, bo poszedłem w prawo. A tu jeszcze jest przejście na lewo. O, o! A czemu się rzucają? Aha. Bo stanowisko kucharza. Ale oberwałem już parę razy. No dobra, jeszcze raz ładujemy. Dobra, moi drodzy, wiecie, co o tym wszystkim sądzę?
że coś tu nie gra. Coś w moim planowaniu nie bangla. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie jestem w stanie przekopać się tędy, ponieważ widzicie, że jest mur. Muszę dostać się tutaj, bo tu jest na pewno jakaś łódka, którą jestem w stanie uciec, tak? Więc na dobrą sprawę jedyną drogą jest rzeczywiście przejście przez tę kratkę, ale nie mogę przejść przez kratkę, ponieważ jest pod napięciem. Jest pod napięciem, a żeby zniszczyć napięcie, to trzeba by wbić do tamtej czerwonej strefy. Wbić do czerwonej strefy tu. Ale jakim cudem mam dostać się do generatora prądu? Przecież generator prądu jest zupełnie po tej stronie, więc nie mam jak, że tak powiem, zrzucić prądu stąd. Jedyna opcja do rzeczywiście kopać jest tutaj, ale jak będę kopał tu, no to przecież mnie zauważył w nocy strażnicy, bo będę kopał tuż obok nich. Prawda? Ja to mogę przetestować i na dobrą sprawę to przetestuję, chyba, bo nie widzę innej możliwości. Po prostu będę kopał tuż obok nich i może oni w nocy są na tyle ślepi, że na 3 kratki szerokości wcale nie zauważą, że tam jest dziura. Wątpię, ale na dobrą sprawę, na daną chwilę nie widzę żadnego innego rozwiązania tej sytuacji. Mam jedno drewno, potrzebuję drugiego drewna dla podpory jeszcze, tak? Bo bez podpory będzie słabo. Na dobrą sprawę można by też pokusić się o ten pierdzielony żółty klucz. O, jest świetnie, bardzo dobrze, mam drugie drewno, więc mam już podporę. No ale właśnie, mam też jakiś jeszcze dodatkowy magazyn, klej. Mi jest potrzebna jeszcze w razie czego zapalniczka, żeby można było spalić plastik. Magazyn, skarpeta. Niesamowicie dużo czasu zajmuje mnie w ogóle granie w The Escapist teraz. Powinno to być szybko, pięknie, cudownie i pomysł na wyjście i na wydostanie z tego więzienia powinien działać. Wygląda na to, że wcale nie jest tak pięknie. 2 pilniki, super, ekstra. Żadne z tych pilników nie jest mi potrzebne. Dobrze, chociaż drewno było. Fajnie byłoby mieć zapalniczkę, bo mógłbym rzeczywiście wtedy zrobić sobie klucz, dzięki któremu mógłbym wrócić. Wezmę czekoladę, bo czekolada jakoś tam... Jest! Dobra, okej, dobra, jest, świetnie, zapalniczka, super. Git! Co chciałem powiedzieć? No więc, w sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem po prostu, chyba po prostu chciałem mieć ten żółty klucz. Dla pewności. Czyli pyk. Dobra, zrobimy sobie teraz plastik. Razem z tym mamy żółty klucz. Dobra, mamy wtedy 3 różne klucze. I teraz tu zejdziemy sobie po drewno, żeby zrobić z tego podporę. Ło, nie tu. Co ja zrobiłem? Podpora. Jeps. Dobra. I teraz tak, co mi nie jest z tych rzeczy potrzebne? Nie będzie mi potrzebny na pewno plastikowy klucz pomarańczowy, więc do widzenia mi z tym kluczem. Okej, mamy podporę. Mamy wszystko potrzebne znowu, żeby zrobić eskapadę wieczorem. Schowam to, to mogę komuś dać w sumie. Mam czekoladę zapasową, albo którą się skończyła w razie czego, gdyby mi energia padała, ale widziałem, że to jest na tyle dobry sprzęt, że teoretycznie nie potrzebuję brać czekolady ze sobą. Energii mam naprawdę dużo, nawet na podwójny podkop, jak widzieliście. No jak znam życie, ten mój plan się kompletnie nie powiedzie, bo będę... Taśma klejąca. Dobra. Będę miał na tyle zegarek. Co ja chciałem powiedzieć? Znowu mi wyleciało z głowy. Kurde, przez tą taśmę klejącą mi wyleciało z głowy. W każdym razie... klucz mi nie będzie pomarańczowy potrzebny. Aha, już mówiłem, że pewnie mi się to nie uda. Pewnie będę obok nich kopał i spowoduje to, że po prostu mnie złapią. Naprawdę jestem głupi. Ja nie wiem. Nie mam żadnego pomysłu na ucieczkę z tego więzienia. W takim momencie. Widzę, że tu nie da się przebić, bo widzicie, te takie kreski z murami oznaczają, że one pod spodem mają beton, przez który nie można się przekopać. Więc naprawdę jestem w kropce. No i co mi da nawet przejście tutaj do góry? No tutaj mi nic nie da wejście tutaj do środka. No nic, tutaj nic nie ma. Jest jeszcze jedno wejście na górę, tutaj. Tak? Ale pytanie brzmi, po co tu jest to wejście na górę? Co mi to da? Że wejdę i będę mógł zejść sobie tutaj na zewnątrz? Równie dobrze mogę się po prostu przekopać tu na zewnątrz, tylko że już raz to robiłem i nic tutaj w tym terenie nie znalazłem. Jestem naprawdę zielony i nie mam pomysłu, jak wydostać się z tego więzienia. Pierwszy raz od dawna. Wszystkie opcje zostają jakby odrzucone, tak? Bo coś gdzieś ciągle nie gra. Co za bezsens. No, to z tym przycinaniem tutaj jest beznadziejne, że nie mogę tego przeciąć, bo jest pod prądem. No tutaj wszystko jest zajęte. Jak ja w takim wypadku mam się stąd wydostać? To jest dla mnie wielka zagadka. W ogóle mam wrażenie, że żeby uciec z tego więzienia, to ja mogę tylko i wyłącznie... zrobić to buntem.
No bo tu jest ta żółta kłódka, ta biała kłódka, więc może rzeczywiście bunt w nocy, kiedy wszyscy strażnicy, prawda, się obudzą, może rzeczywiście bunt jest wyjściem z sytuacji. To, na daną chwilę to jest mój jedyny pomysł, jak uciec z tego więzienia. Zrobić, wszcząć bunt, ale wszcząć bunt w noc, kiedy nie ma snajperów, bo wtedy rzeczywiście mogę, że tak powiem, z moją ekipą, może rzeczywiście tego dokonać. I chyba rzeczywiście spróbuję to zrobić, jeżeli nie wypali lekarstwo. Jeżeli nie wypali mój pomysł z podkopaniem się tuż obok strażników. To na pewno będzie, kurczę, fail. No to nie ma opcji, żeby to nie było failem. Jeśli się okaże, że zrobię podkop, wejdę pod spód i dupa, bo tam będzie, no... Będzie wielka dupa, ponieważ... się okaże, że tam nie ma przejścia, na przykład, nie? To też będzie ciekawe, bo będzie, kurde, beton rozłożony. No jestem w takiej kropce, jak jeszcze nigdy w The Escapist nie byłem w takiej kropce jak teraz. I jeszcze najbardziej mnie ciekawi to, że wy mówicie, że na dobrą sprawę ucieczka z tego więzienia jest prosta. Jest ponoć prosta i jednym podkopem można to zrobić. Ale pytanie gdzie? Skoro, kurde, tutaj żadne z tych miejsc jakby nie sugeruje nawet, że jest łatwe do podkopu. A wyjście na zewnątrz nic nie daje. Może przejście tu, przekopanie się i wyjście na lewo może coś zmieni. Może tam jest coś, co powoduje, że dam radę coś zrobić. Ale nie no, z tamtej strony, ale tam, tamta strona, no co? Wyjdę nawet, jeżeli wejdę tam na te, o tutaj, o. Jeżeli nawet wejdę tu na górę, nawet w ogóle, żeby było ciekawe, to tu jest bramka. Wejdę na górę i co? Co ja mogę stąd zrobić, skoro tam nie ma żadnych przejść? Cholera wie, co ja mogę stamtąd zrobić. Muszę teraz po prostu spróbować, tak czy siak, walnąć opcję pod tytułem przekopać się tuż pod ich nosami. No bo nie wiem, no po prostu nie wiem, no. Kto będzie miał przeszukanie sobie? Pierwszy i odkurzacz. Bardzo dobrze, przynajmniej jestem pewny, że nie ja. Tak? Dobra. To zaczynamy misję samobójczą w takim wypadku. Manekin jest gotowy, manekin jest już położony. Bierzemy ciuch, od razu się przebieramy. Proszę bardzo, kij baseballowy ze mną cały czas jest. Nie wiem, czy widzieliście, że mam kij baseballowy. Dobra, uniform więźnia może zostać tu. Biorę na pewno narzędzie, biorę drewnianą podporę. I biorę plastic, personal klucz i oczywiście klucz do celi. No i nic więcej mi nie jest potrzebne. Mogę wziąć jedną czekoladę, żeby była. Z rzeczy, które mam chyba pod ziemią, nic mi nie jest potrzebne. Łom, klucz. No niezbyt. Przecinak. Wiecie co, wezmę przecinak, bo chcę sprawdzić, czy mnie popieści. Popieści mnie na pewno, no ale chcę po prostu to jeszcze... Chcę mieć po prostu naoczny dowód, że mnie popieści. Dobra, jest. Okej. Czekamy. Idziemy sobie stąd. Dobra. Kompletnie, powiem wam szczerze, mam wywalone na to, co teraz będzie się działo. Haha, po raz pierwszy mam aż tak bardzo wywalone. O rany, no naprawdę, żeby nie mieć pomysłu, jak się stąd wydostać. No i znowu jesteśmy w tym miejscu. No i tu jest generator prądu, który wyłączy prąd tu. Jak mam to zrobić, nie przebijając się przez te miejsca? Nie ma nawet przejścia, myślałem, że gdzieś będzie przejście z zewnątrz, że można się wbić do tego domku tu gdzieś. Ale tu wszędzie, widzicie, jest ten murek, który oznacza, że jest pod spodem biegnący syf. No i teraz pytanie. Jak będą mnie tu widzieć, poczekamy chwilę, jak będą mnie tu widzieć strażnicy i będzie mi guard hit rósł, to znaczy, że mnie widzą. Tak? Bo będzie wzrastać rzeczywiście tutaj, te pypki będą wzrastać. Jeżeli rzeczywiście nagle okaże się, że nie będzie rosnąć, to być może rzeczywiście nie będą mnie widzieć. Zacznę nawet już kopać. Ekwipunek jest pełny, no oczywiście, bo to czekoladę muszę gdzieś zostawić, ale zaraz zobaczymy, uwaga. No przecież oni przechodzą tuż obok dołu, no to jak mogą mnie zauważyć? Zobaczmy, co się stanie, jak zacznę ciąć. Oczywiście, że nie mogę ciąć. Dobra, zostawiam te kombinerki tu. No i co? No i próbujemy w takim wypadku. Powiem szczerze, że nawet zostawię czekoladę. Tutaj. Dlatego, że zaraz będzie tutaj dużo dołów, a będę chciał od razu jakby zakopać wyjście. Tam od dołu, żeby nie widzieli, że jestem pod spodem. Może to nawet się uda. Schodzę. Pyk. Dobra, no i zobaczcie, tu jest przejście. Nie? Kurde, gdyby to się udało, ale byłyby jaja. Tunel wymaga podpór, ale... Dlaczego? Aha, bo co, bo... Ale dla... Bo zamknąłem w dół, to teraz wymaga podpór?
To bez sensu. Tunel wymaga podpór, ale no to w takim wypadku muszę wziąć dwie podpory? A przecież jak zacznę... Nie no, no zobaczcie jakie to jest ryzyko. Jeżeli ja wezmę nawet te podpory i użyję, to mógłbym kopać rzeczywiście dalej, tak? Ale potem nie mógłbym już wyjść na górę. Jeżeli by szedł jakiś strażnik i zobaczył, że ja kopię, to po mnie. Widzicie, no sami widzicie, że zobaczyli jednak ten dół tutaj, że jest kopany, tak? Jak tylko próbowałem zacząć kopać, więc to nie jest wyjście. Mimo wszystko zobaczcie, że tam jest przejście pod spodem i można by się tam przekopać. Ale to nie jest sposób na przejście tej planszy. Dobra, moi drodzy, powiem wam szczerze, to więzienie naprawdę odbije się na mojej psychice na pewno. Moi drodzy, otóż kucharz i suchy, o nie. Kurde, jestem jak widzicie znowu wieczorem, jest wieczór, mamy ósma, jest wieczór, muszę zabrać wszystkie nielegalne, bo idą mnie odwiedzać, kurde, tutaj, więc nie mogą mi sprawdzić celi, co jest w sumie kiepskie. No a jednak będę musiał żółty klucz użyć. A gdzie jest żółty klucz w ogóle? Plastic personal klucz? Czy ja nie mam żółtego klucza, żeby uciec teraz z celi? To byłoby bardzo interesujące, gdybym nie mógł tego zrobić. W takim wypadku... Okej, dobra, to robi się jeszcze bardziej... Jeszcze większy fuck up. Bo w takim wypadku będą mi sprawdzać cele. A ja nie jestem na to gotowy. Czyli tak, musiałbym przede wszystkim... Piąteczka, położyć tutaj to. I teraz tak, poczekajcie, bo skoro sprawdzają mi cele, a ja już chcę stąd uciec w cholerę, to... Celi kluczem formy. Ja nie mam... Nie przygotowałem się na to, że nie mam... O kurde. Jak widzicie, nie mam klucza żółtego. Nieważne. Dobra. Poradzimy sobie bez tego. Mam najważniejsze, że mundur strażnika. Właśnie go sobie teraz ubiorę. Tak. Tutaj zrzucę to. Tu już jest moja... Nielegalnych tutaj już rzeczy nie ma, więc jest spokój. Kurde, musiała mi gra akurat w tym momencie jeszcze sprawdzać cele. Więc tak, najważniejsze jest to, że mam narzędzie wielofunkcyjne, mam plastik personal klucz, to biorę, bo jest nielegalne, tylko dlatego to mam ze sobą, i drewniana podpora. No i drodzy, jestem ślepy, musiałem sprawdzić swój własny film jeszcze raz, ten z poprzedniego odcinka, żeby może wyłapać jakiś błąd, i całe szczęście, że to zrobiłem, ponieważ zauważyłem jeden mały detal, który po ciemku nie dało się prawie przeze mnie zauważyć. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Tymczasem jeszcze raz się upewnię, że tu nic nie ma. Mam nadzieję, że mnie złapią, bo jest tutaj trupek, znaczy jest koleś, więc koleś sobie leży. Aha, teraz mnie widzą jeszcze, tak, teraz mnie jeszcze widzą snajperzy. Teraz mnie już nie widzą. Mogą mi teraz sprawdzać cele. Otóż wprowadzamy w życie znowu ten sam pomysł, czyli przekopanie się pod spodem. Nie wziąłem czekolady. Mam nadzieję, że bez czekolady sobie dam radę. Tam widzą, że jest ciało, które śpi. Tak, więc jest luz. Mam czerwony klucz. W razie czego... Dobra, moi drodzy, a więc... w sumie nie idę tutaj. Czerwony klucz mi jest zbędny, ponieważ ja nie chcę tamtędy iść. Ja chcę iść swoim pierwszym pomysłem, ścieżką tutaj. Dlaczego? Zaraz wam wszystko wyjaśnię, więc zacznijmy się przekopywać, tak jak robiliśmy to poprzednio. Właśnie tędy, podporę dobrze, żeby zrobiłem, bo bez tego byłoby cienko. Mogłem jeszcze wziąć plakat. No właśnie, mogłem jeszcze wziąć plakat, ponieważ będziemy bić w ścianę. Kurde, a ja nie wziąłem plakatu. Jak mnie zobaczą, to będzie mocno słabo. Dobra, w każdym razie, kopiemy dalej. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. I dlaczego tak panikuję z braku plakatu. A przecież miałem go w swojej... miałem go przecież w swojej tej. Tu podpora, tak. Miałem w swojej szafeczce plakat, więc jak bez plakatu... No nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Będę musiał naprawdę zapieprzać. Jeżeli w ogóle jeszcze po drodze gra nie ma jakichś niespodzianek dla mnie, na przykład teraz kamyk jest dla mnie niespodzianką. Bardzo fajnie się tu pojawiłeś, kamyku. Naprawdę tęskniłem. Na szczęście mam narzędzie wielofunkcyjne, które potrafi znieść wiele, więc spoko. Więc tak, idziemy jeszcze raz w to samo miejsce. Tędy. Wykopujemy się na górę. Nie potrzebuję tego. Chwilowo. I robimy teraz takie manewry, że biegniemy jeszcze raz w ten sam zaułek, który wydawało mi się, że jest zaułkiem ślepym. Nic bardziej mylnego. Twórcy, najwyraźniej, jeżeli nie pomyliłem się w odczytywaniu tego wszystkiego na filmie, zrobili jeden taki mały, delikatny myk. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Otóż jest jeden kawałek ściany, który da się przebić, zobaczcie. To wszystko wyglądało, jakby się nie dało przebić, ale zobaczcie, ta ściana jest inna od tej ściany. Tu mogę bić w ścianę.
Dzięki temu mogę zostawić teraz tę ziemię tutaj, bo mi nie jest potrzebna. Zobaczcie. Tu była ściana, którą mogę rozbijać. I teraz tylko największym problemem jest, czy jakiś strażnik przechodzący tędy jest w stanie przypadkiem, dobrze, że mam jednak czerwony klucz, bo to byłby mi potrzebny, czy zdążę tak szybko przebiec, żeby nikt nie zauważył dziury tu w ścianie? Jestem zbyt zmęczony, świetnie! Super! Po prostu miód! Na szczęście, dobrze, że został mi ostatni cios. Tylko teraz tak, oby nikt nie podszedł, bo moim zdaniem teraz uda mi się dostać tutaj. Jeśli nie ma żadnych po drodze niespodzianek, to może uda się jednak uciec dnia 12. Dobra, poczekajmy, aż on stąd pójdzie w cholerę. Bo jest niebezpiecznie, jak on tu krąży. Dobra, poszedł. Lecimy. Mam nadzieję, że nikt nie zauważy tej dziury. W każdym razie jedziemy. Moi drodzy, jestem po tej stronie. Czy tu jest jakaś łódka do ucieczki? Czy to jest już... Tak! Tak! O masakra! O ludzie! Udało się uciec z Bandcamp! Ale jaką po prostu, jakim kosztem? Ja pierdzielę, ludzie, moi drodzy widzowie, jakim kosztem mi się to w ogóle udało? Czyli jednak zauważenie tego jednego małego fragmentu w więzieniu było kluczowe. Tak skubańcy schowali ten fragment. No nie mam pojęcia, jak inaczej można by się przedostać na zewnątrz tego więzienia, oprócz oczywiście wszczynania buntu. Jak macie jakiś pomysł, to dajcie znać w komentarzach. Też będę mógł teraz zobaczyć, jak inni sobie pouciekali. Tak, wiadomo, wiecie dokładnie, że mówię o Mandziu. Mandziu też ogrywał to więzienie, więc sprawdzę jeszcze, też u niego teraz mogę już bez spoilerów sprawdzić, jak on wykombinował ucieczkę z tego więzienia. Może rzeczywiście inaczej niż ja. Więc, w każdym razie, no, skończyliśmy sezon 13, w prawie 13 dni, na liczniku było 13 dni, tak czy siak, więc mówię wam, że to jest klątwa dnia 13, ale ogólnie uciekłem 12 dni, tak, bo liczy się dzień rozpoczęty i kolejny dzień liczę, jak pójdziemy spać, czyli tam od 6-7, tak, więc ogólnie 12 dni mi to zajęło. Widzicie, jak się wie, jak uciec z tego więzienia, to można by to zrobić o wiele szybciej, bo wiemy, co chcemy zrobić, tak, wystarczyło się gdzieś przekopać, czyli teoretycznie rzeczy do przekopania były potrzebne, a potem do przebijania, czyli w sumie multitool, tak? To, co mieliśmy i czerwony klucz i jesteśmy na zewnątrz. Także rzeczywiście trzeba było się przekopać, rzeczywiście trzeba by mieć czerwony klucz. Jestem bardzo ciekaw, czy jest inny sposób. No ale dziękuję wam bardzo za to, że byliście razem ze mną w tym oto sezonie z The Escapist. Dziękuję wszystkim, którzy głosowali. Gratuluję jeszcze raz wszystkim tym, którzy dostali się do tego więzienia jako strażnik albo jako więzień. No i cóż... Na dobrą sprawę mamy koniec października, więc mielibyśmy listopad i musiałbym zacząć mniej więcej w grudniu znowu ogrywać The Escapist, żeby zacząć to świąteczne więzienie. Nie mogę wam obiecać, że to zrobię. Na razie nic nie chcę mówić na ten temat, bo nie wiem po prostu, czy rzeczywiście się uda, czy nie. Za dużo tego The Escapist moim zdaniem będzie pod, że tak powiem, naraz, bo przecież mamy jeszcze London Tower, mamy jeszcze więzienie Escape Team, prawda? A przecież w przyszłym roku wychodzi The Escapist 2, który oczywiście, że będę nagrywał, bo widzę, że mnóstwo komentarzy pojawia się jeszcze pod filmami. Staszek, czy będziesz ogrywał The Escapist 2? Jak mógłbym tego, kurczę, nie zrobić? Nie ma opcji, żebym nie nagrał. Oczywiście, że będę nagrywał i jeszcze mogę wam nawet zdradzić, że mam na razie w planach zrobić nawet magraton z tego, czyli kilka dni z rzędu rzeczywiście poświęcić tym nowym The Escapistom, żeby sprawdzić, czy to się opłaca, czy warto jednak grać w dwójkę, uciekać z dwójki, czy wrócić do jedynki i sobie tam pograć, więc... Na pewno wydaje mi się, że sezon 14, jeżeli powstanie, będzie ostatnim sezonem, zanim zaczniemy grać w dwójkę w The Escapist 2. Zobaczymy zresztą, w którym miesiącu w przyszłym roku wyjdzie The Escapist 2, bo teraz jeszcze nic nie wiadomo. Się okaże w przyszłości, więc kończąc już, dziękuję wam bardzo za tę serię. Jeśli wam się podoba, oczywiście zostawcie lajka. Rozumiem, że tutaj mi nigdzie nie notuje, że udało mi się uciec. No nic mnie nie notuje, nie mam żadnych nawet gwiazdeczek, co mnie w sumie trochę wkurza. Nie mam gwiazdeczek żadnych takich napisów, że udało się uciec. Więc dziwne to jest, tak naprawdę. Więc, w każdym razie, moi drodzy, wyszliśmy, uciekliśmy. Mamy załatwiony kolejny sezon, sezon 13, prawie w 13 dni, jak zwykle. Także dziękuję wam bardzo, wielka piona, trzymajcie się. I do zobaczenia w innych odcinkach na Staszku i Graszku. I w sumie powinienem powiedzieć coś o grę lekcji, prawda? Ale wydaje mi się, że... Nie wiem jeszcze, czy będzie gra lekcja na dany moment, kiedy nagrywam ten odcinek. Być może sam zdecyduję, jaka gra z The Escapist wejdzie. W każdym razie, oczywiście obserwujcie harmonogram, obserwujcie kanał, obserwujcie też Face'a. Wydaje mi się, że jeżeli będę już coś wiedział na ten temat, to
się o tym dowiecie. Być może nawet dowiecie, już w sumie wiecie, bo ja może, wiecie, nagrywam to później niż, o wiele wcześniej niż wypuszczam, więc wszystko się okaże. W każdym razie już mniejsza, żegnam się, dziękuję bardzo wam za ten sezon. Trzymajcie się, cześć!